Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni, z poranka naszym gościem dzisiaj jest dyrektor artystyczny Teatru Rampa, pan Jan Prochyra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor teatru, który jest moim zdaniem czymś więcej niż tylko teatr. Przede wszystkim ma trudną placówkę, tak podchodząc do tego bardzo stereotypowo, bo to robotniczy targówek, tak się kiedyś mówiło, teraz pewnie się to pozmieniało, ale właśnie niewiele. I pan Marian Jonkajtys, jak zakładał tam taką scenę właśnie teatralno-rozrywkową, no to też z misją, że wniesie kaganek kultury, no i udaje się od tylu lat już. Bo to jest, zawsze mnie ktoś jak pyta się, jak mi to tam się to udaje, ja mówię, no to po prostu 5 minut dłużej myślę. Ale to w sumie chyba na tym to polega. Można anegdotę opowiadać? Proszę, można. Zaczęło się od tego, że dawaliśmy jakąś premierę, no będzie dobre 7 lat temu, powiedzmy, 8. I wszyscy wysztafirowani wchodzili do teatru. Panowie w muchach, panie w długich sukniach. A przed teatrem jeździło na deskorolkach tak 6-7 chłopaczków. Ja stałem tam przed wyjściem i popalałem papieroska i oni tak uznali, że mnie można zapytać, o co tu chodzi. Ja mówię, no jest premiera w teatrze. Wy chcecie wejść? No. No to wpuściłem ich na salę, z tymi deskami zresztą. I odnaleźli mnie w przerwie i mówią, przepraszam, my bardzo pana, ile przerwa trwa? Ja mówię, no jakieś 15-20 minut, ale po co wam ta wiedza? No bo chyba powinniśmy iść do domu się przebrać. No, i to była taka piękna sprawa. Wtedy zrozumiałem jakby, gdzie jestem. I że warto. I może że warto. Ciężej, ale warto. A potem już miałem takie swoje małe radości polegające na tym, że na przykład widzę, że ci, którzy tam przychodzą pod opieką nauczycielek, już przychodzą z własnymi dziewczynami, z chłopakami na randki do teatru, więc to jest wspaniałe. Natomiast nie ma co ukrywać, jest to teren dość trudny. Na przykład obok teatru jest taka restauracja przy klubie sportowym, nazywa się U Piłkarzy. I tam miejscowi autochtoni, prawda, czytają prasę, piją piwko. No i tam wchodzę kiedyś na obiad. Panie dyrektorze, no, tu dobrze piszą o naszym teatrze. Ja mówię, to może byście przyszli. Nie, no wystarczy, że przeczytam. No więc to są ale takie dobrze właśnie wyłowili informacje, utożsamiają się. No i trudne jest to, trudne. I ciągle jest na widowni jeszcze więcej widzów spoza targówka. No ale praca trwa i państwo, powiedziałam specjalnie, że to coś więcej niż teatr, bo to tam są nie tylko spektakle, tam są i wystawy teatralne, i specjalne spektakle, bardzo długa, duża oferta dla dzieci i młodzieży, a to nawet działała Akademia Teatralna przez jakiś czas. To jest podstawa, że jeżeli zapomnimy o dzieciach, o młodym widzu, no to po prostu za parę lat zamkniemy budy i tyle. Musimy to robić, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, a jest stara zasada, że dla dzieci robi się tak samo jak dla dorosłych, albo z tą lepiej różnicą, że lepiej. No i tyle, no. Ja byłam na spektaklu Świat Bastiana, bo państwo współpracują z tym teatrem Tintilo. Tintilo. Tak. I przyznam szczerze, że jak szłam, no wiedziałam, tam znałam jedną z wykonawczyń młodych, ale nie przypuszczałam, że to będzie tak fantastycznie całościowo zaaranżowany spektakl, bo to nie był spektakl amatorski, to był bardzo profesjonalny tak spektakl ze znakomitą scenografią, kostiumami, no całość rewelacja. No to miło słuchać oczywiście i zresztą tak samo, jakby tu powiedzieć, przepustką do teatru u mnie nie jest dyplom. Zrezygnowałem z tego typu jakby rekrutowania aktorów i na tym też dobrze wychodzę, bo w ten oto sposób pojawiły się takie nazwiska jak Ola Szomańska na przykład, która nigdy nie byłaby w teatrze, gdyby nie dać jej możliwości. Ona po prostu pięknie śpiewała. Potem okazuje się, że była utalentowana, potem zdała egzamin ekscenistyczny i mamy aktorkę, no, co się patrzy. No,
coś pomyliłem. Nie, chyba. Dobrze. I co, przychodzą? I co, przychodzą do pana jeszcze? Zgłaszają się? Oczywiście, i, że tak. I robi pan robimy castingi. W ten sposób na przykład odnaleźliśmy Janusza Krucińskiego, który parę dni temu miał przecież premierę w Romie i gra Jean Valjeana, także... A przyjechał gdzieś tam z jakiegoś dalekiego Śląska na casting do mnie. Prawda? A tu Bozia dała mu skarb w gardziołku i po prostu... Ale nie tylko, bo też aktorstwo. No więc właśnie. No. Tak. Oczywiście, że tak. Hmm. Więc różnymi drogami. Można też i od kuchni. Można. Ma pan zespół stały plus, doangażowuje pan do spektakli? Stale. Stale tak. To robię, dlatego że no gdzieś tam ten mój teatr jest, nazwijmy to taki, ja strasznie nie lubię tego słowa, no ale powiem, widowiskowy, prawda, że ja potrzebuję dość dużo ludzi na scenie i oczywiście, i właśnie dlatego robimy casting, dlatego dobieramy kolegów aktorów, ale udaje nam się to. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz techniczną. Ktoś, kto nie był w Teatrze Rampa i jak usłyszy, że teatr na dalekim Targówku, to może się spodziewać, że to jakiś, nie wiem, obdrapany dom kultury. Mhm. A to jest przepiękny, odnowiony budynek z bardzo ładną tą okolicą, też pięknie tak zrewitalizowaną. Tak, to jest zasługa gminy. Tak, ale w środku, proszę państwa, to nie jest teatr, w którym jest duszno i skrzypią krzesła. Tam jest... No najwyższy poziom, naprawdę. Także to też jest istotne, że się idzie do świątyni. Udało nam się w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadzić dość w taki sposób, powiedziałbym, bezszmerowy remont kapitalny teatru. To znaczy głównie pracowaliśmy przy remoncie w wakacje. No i udało się. I są wszystkie fotele wymienione na nowe i jest aklimatyzacja. No takie winda dla niepełnosprawnych. No więc to są takie rzeczy, które ułatwiają widzom życie u nas. Dobrze. A na co teraz pan zaprasza? Bo oferta jest bardzo duża, bardzo bogata. Oferta jest bogata, bo musi być taka, dlatego że no, już z tych powodów, o których powiedziałem. Tak. Natomiast to, co się zdarzyło u nas w teatrze parę dni temu, to właśnie nie wiadomo, jak to zakwalifikować. Bo po pierwsze, odgrzebaliśmy rzecz, która została napisana bez mała 140 lat temu. Przez niejakiego Wincentego Dunin-Marcinkiewicza. Ów Wincenty Dunin-Marcinkiewicz uchodzi na Białorusi za takiego ojca komedii białoruskiej. Ale ciekawostka polega na tym, że to jest człowiek, który pisał również po polsku. Po białorusku, w takiej gwarze, w takim żargonie pińskim pisał. Ba, był pierwszym tłumaczem na białoruski pana Tadeusza. Czyli jakby na to nie patrzeć, to on jest tak samo bliski sercu Białorusinów, jak i powinien być bliski sercom Polaków. I to jest jakby... Tak, i to jest... Nie, ja się wcale nie... Ja jak to pierwszy raz zobaczyłem, też nie wiedziałem, kto to jest. Mało tego, podparłem się parą autorytetami. Też nie wiedzieli, kto to jest. Jeden z nich powiedział, to chyba jakiś Litwin. To było na... No, teraz tak. Wystawiliśmy w związku z tym przedstawienie pod Pińska Szlachta w reżyserii dyrektora Teatru Narodowego z Mińska Białoruskiego, pana Mikołaja Pinigina. I wyszło z tego naprawdę fascynujące, znakomite, komediowe przedstawienie, ale nie tylko komediowe, bo tam i chwila refleksji też się znajdzie. I po tych reakcjach publiczności, bo myśmy zagrali dopiero, ja wiem, 6 razy może, no to się, no chwalę się tym, bo to jest naprawdę rzadkość tego typu. Ot, chociażby, dostałem parę dni temu, jak co roku zresztą, na biurko zawiadomienie, że ewentualnie mógłbym zgłosić któryś z moich przedstawień na festiwal klasyki polskiej. No i konia z rzędem temu, czy oni to zakwalifikują jako klasykę polską, czy nie. Ja w każdym razie zgłoszę na pewno. Czy mamy zaproszenia dla naszych słuchaczy? Ale jasne, że tak. Dobrze, to po antenie się umówimy i na stronie, bo to jest ta przewaga radia internetowego, szczegóły zamieścimy. No ale jeszcze chyba coś teraz się szykuje. Słyszałem jeszcze, jak pan był parę dni temu, że pan go przyrównał do Fredry. No to już chyba nie może być większego komplementu. On gdzieś lokuje się w moim pojęciu, między Fredrą a Bałuckim. No to też komplement. No więc właśnie. Co nowego, co innego... Tak. Mamy taki
punkt tutaj... Wielki kolega, tak? Właśnie. To jest też na swój sposób fascynująca historia, dlatego że to jest monodram wybitnej, wspaniałej aktorki krakowskiej, pani Haliny Kwiatkowskiej, która była nie dość, że koleżanką Jana Pawła II. Z czasów jeszcze, teatralnych, tak? Gdzie tam? Z czasów szkolnych, w Wadowicach. To właśnie tam zaczął się teatr Karola Wojtyły i tym samym Haliny Kwiatkowskiej. To była zresztą moja pani profesor, co mam podwójny sentyment do niej. I ona zrobiła ten monodram na podstawie swojej własnej książki pod tytułem Wielki Kolega. I będzie to u nas grać 17 października. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Mianowicie wydaliśmy naszym sumptem książeczkę pani Haliny. Takie anegdoty teatralne, ale nie tylko teatralne. I to będzie właśnie w tym dniu taki rodzaj promocji tej książki. No to pięknie. Czyli 17 to w niedzielę. Tak, to w niedzielę. Chciałbym Państwa ewentualnie jeszcze jedną pozycją zainteresować, bo też jest właściwie nowość, z tym, że to jest nowość, którą przedzielił urlop. Mianowicie, rzecz nazywa się Sześć w jednej i to jest prapremiera sztuki tego słynnego Michaela Fryna, który napisał taką wspaniałą farsę pod tytułem Czego nie widać. Ach, to było fajne. I znowu powiem, przepraszam uprzejmie, ale prapremiera była u mnie we Wrocławiu. Więc teraz jest prapremiera innego jego tekstu, na który też serdecznie Państwa zapraszam, bo to jest szczególny taki pomieszanie, ja wiem, jakby tu powiedzieć, trochę jest Monty Pythona, trochę jest takiej błazenady. No wspaniale napisana historia i fajnie się jest pośmiać sam siebie. Przy Czego nie widać, to był taki śmiech, że ja nic nie widziałam, miałam oczy pełne łez. To nie można było wytrzymać. Tak. Fantastyczne. To jeżeli jak to ja patrzyłem na widownię na przykład, to część ludzi się odwracała od sceny, żeby się po prostu wyśmiać, bo nie można było. Albo takie dwie panie przyjechały na wózkach inwalidzkich. Jedna z nich zapomniała zablokować koła i nie zauważyła, jak jeździła po widowni do tyłu, do przodu. Tak, tego. Inny znowu wziął, rozwalił pięściami fotel. Tak się śmiał. Więc wiem, co polecam. Sześć w jednej. Dobrze, to idziemy koniecznie. Zapraszamy do Teatru Rampa. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, ale ja może po prostu dziękuję. Raz na jakiś czas będzie pan, będziemy pana zrywać, żeby pan opowiadał, co się dzieje. Ale. Dobrze? Nie, zwłaszcza, że dla mnie to jest taka ciekawostka, bo prawdą jest, że ja tak wcześnie nie wstaję rano. Natomiast ja nie przypuszczałem, że o tej porze Warszawa jest tak pusta. Pusta? Pusta. Ja tu przyjechałem z Ursynowa w 12-13 minut. To jest zaleta wczesna. To znaczy, że już się nie chodzi na siódmą, tylko powiedzmy na dziewiątą do roboty. No może prawda? Tak, rzeczywiście. Ja byłem zaskoczony. Ja właśnie przedwczoraj, jak jechałem do państwa, to wyszedłem jakieś półtorej godziny wcześniej, żeby tego, i nie miałem tu co robić. Mhm. I dzisiaj to samo. 13 minut, góra. Lepiej wcześniej wstawać, widzi pan? To przysłowie ma rację. No, zawsze można sobie pojeździć wtedy po Warszawie. No właśnie. Bardzo dziękujemy. Jan Prochyra, dyrektor artystyczny Teatru Rampa, był naszym gościem. No i zapraszamy do teatru.